Cześć, z tej strony Tomek. Co dzisiaj na obiad? No, dzisiaj na obiad jest takie stara polska zupa zwana czarniną. Tu, u mnie, to się nazywa, mówi się to czarnina. W niektórych regionach mówi się czernina, jeszcze w innych czornina. Lub też czarna polewka. Zupa ma historię, już nawet pana Tadeuszu była opisywana. Jeżeli przychodził kawaler do panny i no to rodzice, jeżeli zrobili mu czarną polewkę, oznaczało to, że nie był niemile widziany. Wielu ludzi odstręcza sama myśl o tej zupie. Znaczy, powiem tak, kto nie próbował, się nie wypowiada, nie? Ja bardzo lubię, w każdym razie z kuskami ziemniaczanymi, które też dzisiaj będę robił, jest bardzo dobrą zupą. Tym bardziej ja zazwyczaj ją gotuję właśnie na takie, znaczy jesienne i wczesną wiosnę. Ona jest bardzo taka rozgrzewająca, w ogóle bardzo taka kaloryczna, dająca takiego właśnie powera. Jednym z głównych składników to jest krew z kaczki. Co będzie potrzebne właśnie do takiej zupy typu czarnina? Przede wszystkim wywar gotowany właśnie na kaczce. Ja tu akurat mam, zaraz pokażę właśnie, ja tu mam taki rosół ugotowany właśnie z czterech skrzydełek, o, może tutaj będzie lepiej widać, z czterech skrzydełek. Ja już go wczoraj robiłem, żeby dzisiaj już właśnie mieć trochę więcej czasu, bo mam już tam kilka różnych spraw do załatwienia, więc ten rosołek już nam za chwilę tutaj dogrzewa. A za chwileczkę będziemy robić czerwinę. No w pierwszej kolejności to na pewno wyjmę całą włoszczyznę, bo marchew można później ewentualnie dodać do zupki, a całą włoszczyznę, którą właśnie tutaj jest, po prostu przeznaczę na coś, do surówki jakieś tam, czy do sałatki. Zaczynamy. Nagrywa się? Kamera, akcja! Czarnina 1! Dobra. Rosołek tu już nam się tutaj gotuje. Teraz tak, co potrzeba do takiej czarniny? Tutaj mam przyprawa czomber, tak to się nazywa, czomber. I tutaj dałem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 goździków, przyprawy goździków, typu goździk w całości. No i co będzie nam jeszcze potrzeba? Czarnin, krew. Tu mamy krew, ona jest zmieszana z octem, więc zazwyczaj jest zamrożona, nie? Więc bierzemy tą naszą krew i przelewamy do sitka. O co chodzi, dlaczego do sitka? I wlewamy tutaj, ładnie. Potem jeszcze trzeba będzie to nam, będziemy musieli to przetrzeć na tym sitku. Ile tej krwi jest w sitku, w tym pudełeczku? No około, nie wiem, 200-300 ml, zaraz zobaczymy. I krew jest właśnie z octem, nie? Jest zmieszana z octem po to, aby się nam zupka nie krzepła. Jak widać, nie ma żadnych tu skrzepów. Wszystko jest ładnie, pięknie, nie? Dobra. Teraz następną rzeczą, którą tu mamy ile? No około 200 ml. Ta w zupełności wystarczy. Do czarniny, oczywiście jedni dają więcej krwi, drudzy dają mniej, ja daję akurat tyle i w zupełności na 2-2,5-3 litry w zupełności wystarczy. Co jeszcze potrzebujemy? Teraz musimy tą krew zmieszać z mąką, bo ta zupa musi być trochę bardziej gęsta. Jest tak około 2-3 łyżek. I co robimy? Oczywiście czy można ją ręcznie, czy paczką, mi się nie chce, blenderem. Dobra, mamy to zmieszane. Teraz następna rzecz. Mamy nasz rosół i powolutku wlewamy i mieszamy. Hartujemy.
Mamy już tutaj ten. O co chodzi tak z powolnym wlewaniem? Chodzi o to, ażeby... żeby nam ta krew po prostu się nie skrzepła, mówiąc tak, tak na, no, dosłownie, nie? Ktoś tam od razu będzie słuchał za chwilę jakieś wymioty. Nie, naprawdę, zupa jest naprawdę dobra. Za chwileczkę wlejemy ją do naszego garka. Dobra. Mamy już tu naszą czarninę. I teraz tak. Wlewamy ten nasz roztwór. Wyłączymy na razie grzanie. Wyłączymy i dosyć intensywnie, w miarę szybko mieszamy. Ona się nam tutaj pieni, tylko na początku. Potem już nie będzie. Czuć unoszący się aromat właśnie octu. Nie, ona nie jest to aż taki bardzo intensywny, ale wyczuwalny. Następnym teraz etapem, no, włączamy grzanie i powolutku, tak ona ma leciutko, powolutku tak pyrkotać, nie? Ona za chwileczkę nam tutaj się bardziej wyklaruje. I teraz możemy dorzucić nasz czomber i goździki i śliwki suszone. Oryginalnie moja mama nigdy nie wrzucała, ja akurat próbowałem już kilka razy i tak ze śliwkami ona jest, nadaje taki fajny posmak, nie? Śliwki dają taki powerek, nie? W każdym bądź razie wiem, że do czarniny dorzucają ludzie różne rzeczy, łącznie z jabłkami, gruszkami, śliwki w occie, no różne rzeczy. Tak naprawdę zupa czarnina jest taką dziwną zupą, że każdy, generalnie rzecz biorąc, baza jest podobna, nie? Ale sposób już wykonania jest całkowicie inny. Praktycznie, jak to mówią, to kraj to obyczaj. Każdy inaczej to robi, bardziej pod swój. Ja robię to jak właśnie moja mama, z małym dodatkiem właśnie, mówię, śliwek suszonych. I tak naprawdę rzecz biorąc, ona wychodzi wtedy taki właśnie z takim charakterystycznym smaczkiem. Leciutki posmak tutaj właśnie jest tej śliwki. Dla mnie bomba. Teraz jeszcze musimy tak poczekać z pół godziny. Niech ona nam tutaj tak się powoli, jak to się mówi jeden vloger, smaki nam się zaprzyjaźnią. Jeszcze mamy tutaj marchewkę. Bo szkoda też jej właśnie wyrzucić. Więc może pokroimy tak właśnie w ten sposób. I tą naszą marchewkę pokrojoną wrzucimy do zupy. To wszystko. Dobra, jedziemy z koksem. No jak widzimy, tu już nasza zupka się już bardziej wyklarowała. Tak. Nie wiem, czy to może dobrze widać. Może tutaj troszeczkę ją podniesiemy. O, tak. Już nam się wyklarowała ładnie. Czas na spróbunek, jak to się mówi. Bo to już wstępnie zupka już tam się już wszystko poprzegryzało. Powiem tak. Na moje ciutkę mało kwaśna. Nie lubię właśnie bardziej kwaskowatą. Nie lubię słodko-kwaśną, a żona bardziej kwaśną-słodką, nie? No więc na początek może jedną łyżkę octu. Oczywiście dowolność, bo dużo ludzi też dodaje ocet winny. No powiem tak, czarnina to jest taka zupa, że 10 kucharek i każda zrobi to po prostu inaczej, nie? No, czyli ocet i co jeszcze? Cukier. Cukru to nie, też nie za wiele, taką może, o, taką jedną łyżkę. Teraz musimy tylko dobrze wymieszać, żeby nam się to ładnie wszystko rozprowadziło. I próbujemy. Ja mówię, kwasko, lekko kwaśno-słodka taką właśnie. Ja lubię taką zupę. Jeszcze troszkę.
Bo dużo jest też uzależnione, jaka jest oryginalna krew, bo coś da, można kupić na przykład ta od jakiejś gospodyni ze wsi, no to ona tam może dać dużo tej krwi, także nie trzeba będzie wtedy dodawać octu, nie? No ale krew, cukier, przepraszam, cukier trzeba, nie? Tu chodzi o to, żeby taka była taka równowaga. Kwaśność i słodkość, nie? Potem można sobie ją na przykład docukrzyć lub coś dokwasić, ale generalnie rzecz biorąc ten, nie? Także już praktycznie rzecz biorąc mamy gotowe. O! I już jest super. Teraz następną rzeczą, jaką chciałem zrobić, to po prostu bierzemy i to z zewnątrz, bo u góry pływają zawsze właśnie różnego rodzaju właśnie rzeczy, które chcielibyśmy się pozbyć. Tu mam właśnie fragmenty takiej jarzynki. O, goździki. Nie każdy goździk lubi. I pozbywamy się tych właśnie latających u góry w naszej zupie przypraw. Tutaj tak naprawdę rzecz biorąc możemy, o, możemy inaczej wybrać goździki. Było ich 7. Pamiętacie? Tu śliwka jest, dobra. To jeszcze śliwki, nie? I tak wstępnie właśnie robimy taką selekcję. Możemy goździki wybrać i z powrotem nasze przyprawy wrzucić, żeby nam tutaj nie uciekło tak zbyt wiele. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeszcze szukamy jednego. Czy śliwka jest, to nie. Dobra. Tak, wybieramy goździki. Oczywiście można goździki odłożyć, no ale zróbmy to profesjonalnie. I tak naprawdę już teraz w tym momencie zupa już jest gotowa. Zupa już jest gotowa. Teraz tylko co nam pozostanie, zrobić kluski ziemniaczane. To wszystko. Dziękuję. Życzę smacznego.